Siemanko. Siemano. Jesteśmy na Masterski w Tyliczu. Dzisiaj kolejna realizacja. Tym razem będziemy jeździć na nartach, robić zdjęcia i nie da się też nagrywać. Może być drogo. Może być ciekawie i drogo. Kaski są. Niestety, szkoda by było. Widzicie, jaki gamoń. Zaczynamy z backstage'ami na YouTube, na nasze wszystkie sociale. Ten będzie akurat luźniejszy. To widzimy się na stoku. Robimy też fotki na nasz Instagram, Zeller Arts, oczywiście, wszystkie inne social media. A to nie, ale tydzień nagrywał 24. A my sobie na to wrzucimy. A to nie takie, nie tak z bliska może. To zakład, że to wrzucę? A ja myślałem, że to łatwiejsze. Nie jest łatwe. Trzeba nie też ogarniać, co nagrywa się, ogarniać dzieci, które jadą przed tobą, za tobą, jeszcze inne osoby i muldy, które są dzisiaj tragiczne, bo jest strasznie mokro. Dobra, była pierwsza komplikacja, na szczęście kamera została w ręce i nie dotknęła niczego. A teraz pokażemy wam, jak w praktyce wygląda taka jazda z gimbalem w ręce. Przede wszystkim musicie dobrze jeździć. Tak. I nie bierzcie plecaka ze sobą, jeśli macie w planach jeździć tyłem. A czy... Przygotujcie się na lądowanie na tyłku, bo on wylądował, ja kamery nie. Nie mogą upaść. Nagrywacie na nartach, na łyżwach, na jakichkolwiek rzeczach. Musi, żeby być płynne. Oczywiście gimbal to jest podstawa, no bo ujęcia mogą żeby być po prostu płynne. Druga rzecz, rączki boczne, albo taka ładna, taka kwadratowa klatka, taka duża, żeby po prostu trzymać ją. Drugą rzeczą... No to właśnie 50 fpsów, żeby zwalniać ujęcia, kiedy kat wniesie. Oto snajper w swoim naturalnym środowisku celuje, żeby ustrzelić jakiegoś gołębia. Jak najmniej rzeczy ze sobą na stoku. Bo jak masz kieszenie... Przede wszystkim zasuwane w kurtce, jakaś bateria na zmianę. Skąd to? Ale Mati piękny. A wiesz co powinien być? To nie powinien być Mateusz Morawiecki, tylko Mateusz Książkiewicz. Wydrukujemy takie? Kupię kartki. Kupię kartki i drukujemy. Na zielonych i dopiero przechodzimy na drugą stronę. Samo tu poruszamy się rowerem, czy także 180 koni. Jak masz jakąś BMW, Audi, która ma 150 koni? Lepiej nie uciekaj. Lepiej nie uciekaj. Tak ci drugą nie mój stronie. Także nowe niebiesko-żółte auto, to lepiej uważaj na mnie. Oj tak. O wilku mowa. Przejechały panowie... Nie pokażę, bo ja wyglądam jak wiek. Te dobre strony to są takie, które... Nowiutka, Skoda Scala. Ja mam Skody 1.03 cylindry, turbina, to to idzie jak głupie. A to? To też w ogóle, to jeszcze lżejsze nawet. Do przyjemnego spędzania czasu. Macie bardzo dużo luźnych rzeczy w vlogu. Co dużo. Bardzo dużo. Ale to miał być luźniejszy vlog w końcu, bo tamten co był z For You, no to był taki nagrany kamerą, wszystkim tym. Dokładnie, jakieś nasza prezentacja. Tutaj macie luźne gadanie, techniczne rzeczy. Jeszcze nas, młodych chłopaków, którzy stwierdzili, nie ma co spinać tyłka, tylko to trzeba luźno pokazać się, jak to jest. Właśnie, okay, otwieramy content. No i co? Widzimy się w kolejnych backstage'ach. To już jest 5 minut, kurde, gadania. Już, matko boska, godąco to się stanęło.